cmentarzu jeńców wojennych w Krośnie pod Pasmękiem mówili dziś samorządowcy, mieszkańcy i dumni. Odsłonili tablicę pamiątkową, żeby nikt już nie przeszedł tamtędy obojętnie. Mało kto wie, że na terenie Pasłęka podczas I wojny światowej znajdował się obóz dla jeńców wojennych. Obóz dla bez mała 15 tysięcy jeńców. Miłośnicy historii mówią, że obóz przypominał samodzielnie funkcjonujące miasteczko z własną wieżą ciśnień, elektrycznością i kanalizacją. Na terenie całej Europy Niemcy mieli 175 obozów. Ten akurat był przeznaczony dla żołnierzy zwykłych, szeregowych. Obóz posiadał także cmentarz, na którym pochowano ponad 1000 żołnierzy różnej narodowości, m.in. rosyjskiej, rumuńskiej, francuskiej czy belgijskiej. Dziś nie ma po nim śladu, ale jeszcze po II wojnie światowej był zachowany w doskonałym stanie. Mieszkający tu wówczas Witold Mackiewicz pamięta, że cmentarz był bardzo zadbany. Był tak cmentarz ładnie utrzymany, z boku było tutaj żywopłot, tu był w tym miejscu gdzieś pomnik. Pomnik został zdewastowany w latach 80. i to był ostatni ślad po cmentarzu jeńców wojennych. Żeby przywrócić temu miejscu i pochowanym tu żołnierzom należną pamięć, odsłonięto tablicę pamiątkową i odprawiono nabożeństwo ekumeniczne. Udało się to wspólnymi siłami gminy Pasłęk, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Myśmy myśleli o tym od wielu lat, ale taki asom do tego, żeby się tym zająć, to było pismo od wojewody warmińsko-mazurskiego, który zwrócił się z prośbą do wszystkich gmin, tym także do gminy Pasłęk, czy mamy jakieś miejsca, które powinniśmy zrewitalizować. Rewitalizacja cmentarza jeńców wojennych to koszt ponad 12 tysięcy złotych. Opiekować się nim będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej. Magdalena Detmer, informacje. Około 50 porad prawnych jednego dnia.